wyobraźmy sobie takiego chłopa, który no, nie wyjeżdżał poza swoją wieś, czy poza swoje miasteczko. I nagle przyszło mu zostawić cały dobytek i ruszyć w nieznane. No to musiało być tragiczne przeżycie, prawda? Tragiczne i traumatyczne. Ja jestem przekonany, że moja prababka dalej poza wieś rodzinną, wieś Koszele, to była może w Kleszczelach na Targu, w Bielsku albo w Prużanach. I to był jej cały kosmos, tak? Mhm. A tutaj musiała porzucić to wszystko, tak jak wszyscy inni ci ludzie, i wyjechać gdzieś na wschód tysiące kilometrów stąd. To tak moglibyśmy sobie wyobrazić. To tak jakby nas teraz, nie wiem, wysłano na Księżyc i tam byłaby jakaś baza do zamieszkania, tak? Ale no tak, to jest tak tego typu jakby przeskok, tak? Tego typu sytuacja. Także no, dlatego cały czas powtarzam, że to, co spotkało tych ludzi, to jest dla nas po prostu niewyobrażalne. Właśnie jak powiedziałam wcześniej, że ten temat nie istniał w przestrzeni publicznej, jedynie w rodzinach. Ci, którzy wrócili, babcie, dziadkowie opowiadali o tych swoich przeżyciach, ale to przez słuchaczy było traktowane jako bajka, jako coś takiego nierzeczywistego, prawda? Nie, to było oczywiście bardzo różnie, bo w zdecydowanej większości rodzin niestety opowieść o wierzeństwie nie przetrwała. Nie była przekazywana z pokolenia na pokolenie z różnych powodów. No tutaj jakby na pewno mieliby dużo do powiedzenia psychologowie, czy też myślę, że tak, że ludzie, którzy przeżyli tak ogromną traumę, niechętnie o niej opowiadają. A potem, kiedy już być może chcieli coś o tym na ten temat powiedzieć, no to siłą rzeczy, to jest tak z ludzką pamięcią, że w tej pamięci po latach zostają te opowieści bardziej optymistyczne. No tutaj słyszeliśmy takie opowieści optymistyczne, jak tam różne anegdoty i tak dalej. No nikt nie przechowuje we własnej pamięci tego bezmiaru krzywd, upokorzenia i nędzy i w ogóle. Tak? Jednak część osób tutaj na filmie wypowiadała się, że to było, że tam było dobrze, no, prawda? Ale to właśnie o tym mówię, że zostały w pamięci te pozytywne opowieści. Ale na szczęście były takie rodziny, które przechowywały w swoich opowieściach i przekazywały te rodzinne historie kolejnym pokoleniom, i to właśnie przede wszystkim dzięki nim można było 100 lat temu, w setną rocznicę wierzeństwa, tak poważnie i dosyć szeroko opowiedzieć o tym wydarzeniu. Ja przypomnę, że w 2015 roku, szczególnie tutaj u nas na Podlasiu, odbyło się kilka konferencji naukowych, odbyła się inscenizacja wyjazdów, bieżeństwo, w uchodźstwo zorganizowane w Bielsku Podlaskim. Powstały spektakle teatralne, zostało napisanych kilka książek, między innymi przez Anetę Prymakę Onisz, no tak, która zresztą pochodzi z powiatu sopulskiego, z Knyszewicz, zresztą moja dobra znajoma. I to dopiero wtedy, po 100 latach, czwarte w zasadzie pokolenie tych uchodźców upomniało się o pamięć o swoich pra-pra-pra-dziadkach. Jak to mówię, no, lepiej pozdrze, czym nikada, tak? Lepiej późno niż wcale. Ja to właśnie, oglądając ten film, tak zastanawiałam się, jak musiała być silna ta propaganda rosyjska, żeby ludzie, wiele ludzi zostawiło swoje domy, swój dobytek i tak sobie uciekło. Tak sobie, wie pani, to nie było tak sobie oczywiście. Znaczy wiele można mówić o przyczynach, dlaczego ci ludzie wyjechali, tak? No generalnie to chodziło o to, że armia carska, dowództwo armii rosyjskiej stosowało taktykę spalonej ziemi, która polegała na tym, że
żeby nas Niemcy, którzy nacierali na wschód, no, nawet w zdobytych terytoriach nic nie mieli sensownego do wykorzystania. Tak? Dlatego często palono wsie, często palono zbiory i zdecydowano się na ewakuację ludności cywilnej. Przede wszystkim ze względów na rekruta. To znaczy, gdyby w tych wsiach naszych, tutaj na naszym Podlasiu, zostali mężczyźni, no to ci mężczyźni zostaliby wcieleni do armii niemieckiej. Bo wtedy nie mieli przecież nic do powiedzenia, tak? Ten, kto rządził, ten brał ludzi do wojska, czy do wojska rosyjskiego, czy do wojska niemieckiego, czy do wojska austriackiego. I z tych powodów dowództwo rosyjskie zdecydowało się na ewakuację ludności cywilnej. No bo gdyby zabrać tylko mężczyzn, no to kobiety i dzieci by nie przeżyły. Stąd decyzja o ewakuacji całych rodzin. Taka taktyka, jak może część z Państwa pamięta z historii, no, sprawdziła się w czasie wojny napoleońskiej i nawet mimo, że Napoleon zdobył Moskwę, no to niestety musiał z tej mostu Moskwę opuścić. Nawet tak, jest taki wiersz Puszkina, Skarżyka Diadia wieć nie daram, Moskwa spalona ja pożaram, Francuzu oddana. Moskwa została spalona przez Rosjan i wtedy Francuzi weszli do Moskwy, tak? Tylko że długo się tą Moskwą nie pocieszyli, bo tam była zima oprócz tego straszna i nie było co jeść i musieli wracać. Ale ta taktyka była skuteczna 100 lat wcześniej, a w roku 1915 no niestety była przeciwskuteczna, dlatego że istniały nowoczesne środki transportu w postaci pociągów, już samochodów, nawet czołgi się pojawiły a te tłumy uchodźców, te miliony, około 3 milionów uchodźców, no stwarzały problem dla samych Rosjan, to znaczy blokowały drogi, po których powinny maszerować wojska, blokowały kolej, którą to koleją powinny być transportowane oddziały wojskowe, czy też zaopatrzenie na front. No i w efekcie ta bezsensowna kompletnie decyzja przyczyniła się do porażki armii rosyjskiej.